W lany poniedziałek, 10 kwietnia, motocykliści z regionu tradycyjnie rozpoczęli nowy sezon. Spotkali się na parkingu pod Wałką w Cieszynie, by o godzinie 13 wspólnie wyruszyć w kierunku Puńcowa, gdzie na miejscu na uczestników czekał poczęstunek. Na uroczyste rozpoczęcie sezonu zaprosiła grupa motocykliści i motocyklistki SCI oraz stowarzyszenie MMSCI. To już jest nasze 19 rozpoczęcie sezonu motocyklowego, a od 2004 roku jest prowadzenie na terenie Cieszyna, nie? Może być około 400-500, różnie, zależy od pogody, bo Szczechowic mieli przyjechać, nie przyjechali, bo tam lało. Z Żywca coś przyjechało, z Bielska przyjechało, z Mikołowa przyjechali. Nawet z Żor mamy też motocyklistów, no. Także bardzo się cieszymy, że jak co roku nas nie zostawiają, tylko przyjeżdżają. No. Czyli ta rodzina motocyklistów SCI się powiększa? Powiększa. Cały czas. No bardzo dużo już jest, no ponad 800, dokładnie. Cały czas rośnie, tym bardziej, że też mamy małych uczestników grupy. 125 i skuterzy są, nie robimy po prostu rozgraniczenia na typy i na pojemność motocykli. Czyli pogoda Wam nie straszna, a czego Wam życzyć na ten nowy sezon? Przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze, a także mniejszych rachunków za pas benzyna. No właśnie, bo to chyba w tych czasach to problem, co? Dokładnie, no. Bardzo wszystko do góry poszło. Jest to też później uciążliwe dla nas. Nie możemy tak dużo organizować wyjazdów, ale w tym roku przygotowałyśmy kilka imprez. Myślę, że nam się to uda razem wspólnie zorganizować i też będziemy liczyć na Was, że się pojawicie. Kilka imprez, no to co w planach? Zlot 1 lipca, tylko jeszcze lokalizacji nie mamy, czekamy na potwierdzenie. Będzie to takie nasze rozpoczęcie lata. Z rozpoczęciem lata będzie zakończenie sezonu tradycyjnie w październiku, pierwszą sobotę. Będzie, jak dojdzie do realizacji kalendarza charytatywnego w tym roku, to będzie znowu wernisaż też jeszcze. Także myślę, że będziemy fajnie i dobrze bawić się przez cały sezon. A jakby ktoś chciał dołączyć do tej Waszej motocyklowej rodziny, to co ma zrobić? Na Facebooku mamy grupę motocyklową, motocykliści i motocykliści SCI i tam po prostu się kliknąć i automat go doda. Po prostu. I oczywiście Wy zapraszacie do tej rodziny. Zapraszamy. Wszystkich gorąco. Dziękujemy za przybycie przede wszystkim. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.